Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 113 odcinku z serii City Skylines na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie tutaj pracować, przy tym obszarze. Tutaj będziemy trochę poprawiać. Tutaj widzę, że pierwsze co, to my musimy poprawić te drogi. Musimy je zrobić trochę fajniejsze. Niech to lepiej wygląda. Dobra. Teraz tak, pokażcie mi proszę skrzyżowania, czy pojawiły się gdzieś tutaj znienawidzone światła, ale nie, świateł nigdzie nie ma, to dobrze, to chociaż tyle dobrze. To wygląda kijowo, jeśli mam być szczery. Wyłączcie tutaj te światła, nie wiem dlaczego się tam pojawiły. To wygląda trochę słabo. Szczególnie po tym, jak zobaczyłem masę pomysłów na YouTubach, jak można to fajnie zrobić, jak można fajnie zbudować miasto. No to teraz niestety, ale większość tego miasta wygląda dla mnie kijowo, niestety, no. Wiecie co? I to jest powód, żeby zacząć czwarty sezon. To jest powód, żeby w przyszłości cisnąć z czwartym sezonem. Dobra, ale jak tutaj jest zasoby? Czy tu coś jeszcze zostało? Nie, prawie nic nie zostało. Dobra, przenieśmy tą jedną... Tutaj tą jedną ropę. Niech ją tam wydobędą całą. Zo się na razie rozbudowuje. Może być. Ale przyspieszmy do drugiego tempa gry, bo na pierwszym nie będzie za dużo do roboty. Dobra. Co my mamy tu? Tutaj mamy obszar parkowy. Okej, rozumiem. Tylko, że ja bym chciał zrobić jeszcze ze dwie bramy boczne. Jedną tu może. O, i jedną tu. To miejsce jest już... To jest największy bullshit, jaki w Skyline występuje. To miejsce jest już zajęte. Nie, nie jest zajęte. Co zresztą widać na załączonym obrazku. No proszę, o wiele lepiej to wygląda, kiedy to się nie przykleja. Problem w tym, że jak to się nie przykleja, to wtedy się slipnie trochę. W niektórych momentach, dlatego zaznaczymy sobie na razie znowu, żeby się przyklejało do wszystkiego. To miejsce jest już zajęte. Pierdolenie! Dobra, zróbmy tutaj. O, teraz to wygląda całkiem dobrze. Jak ja bym to teraz tutaj chciał? Po pierwsze chciałbym zaznaczyć znowu wszystko. A zróbmy coś. A miejsce jest już zajęte. To wygląda całkiem spoko.
Okej, okay, na to za bardzo nie mam miejsca, trudno się umówi. Ale już na sekcję wspinaczkową jak najbardziej miejsce się znajdzie. Tutaj tylko wypuszczmy trochę tego. Much better. Dobra, teraz jakiś kosz by się przydał. Może trochę lamp. Lampy się zawsze przydadzą. Szczególnie przy szachach, bo jak się gra w szachy, no to można się długo grać. Wiem coś o tym, bo zdarzało mi się rozgrywać partie trwające po 3-4 godziny. Pamiętam taką partię. Oglądała ją moja siostra, jej podsumowanie, kiedy skończyliśmy grać. No kurwa, nareszcie! Taka była mniej więcej jej reakcja, kiedy skończyłem grać partię szachów. W międzyczasie ona zdążyła poczytać mangę, pograć na kompie, obejrzeć serial, a ja ciągle grałem jedną partię. No coś w tym jest. I tak graliśmy bez tego idiotycznego zegara, który się naciska, kiedy skończy się swoją turę, bo to jest oczywiście, to jest takie dobre, tak, kiedy mamy zegar, kiedy mamy ograniczenie czasowe, bo tylko robienie szybkich, nieprzemyślanych ruchów świadczy o tym, że jest się geniuszem taktyki. Inaczej, kiedy siedzicie i kiedy musicie się zastanowić nad swoimi ruchami, to nie, to wtedy nie jesteście geniuszem taktyki. A biorąc pod uwagę fakt, że bardzo dużo zagrywek szachowych to są gotowe schematy, jak się ustawia figury w danym momencie, są gotowe taktyki, z tego co właśnie kiedyś czytałem, tak jak właśnie ludzie, którzy są bardzo dobrzy w szachy, to po prostu oni mają taki łeb, że oni to ogarniają wszystko dlatego, że znają te wszystkie zagrywki, typu wiedzą, że jak na przykład przestawi się jakiś pionek gdzie indziej, to on wtedy za dwa ruchy będzie w takiej pozycji, żeby chronić jakąś inną figurę i oni to po prostu wszystko wiedzą, tak? Dlatego taki naprawdę dobry gracz w szachy, on po prostu leci z automatu, można powiedzieć, że leci z automatu, bo doskonale wie już, co wy chcecie zrobić, tak? To jest coś takiego jak, o, jak na przykład gramy w Stellarisa, tak? Gramy sobie w Stellarisa i powiedzmy, że ja tam rozpoczynam bombardowanie planetarne. No to wy już wiecie wtedy, że ja po prostu będę się szykował do zajęcia tej planety przy pomocy niezbyt dużych strat, znaczy nie ponosząc zbyt dużych strat własnych. I teraz każdy, kto gra już ze mną, kto już oglądał trochę Stellarisa w moim wydaniu, wiedziałby po prostu, że aha, dobra, zaczyna bombardować, czyli będzie tutaj ściągał piechotę, okej, dobra, to ja muszę w takim wypadku wziąć, ogarnąć tutaj jakąś obronę, tak, do tej mojej piechoty, do tej mojej planety, tak, bo będzie zaraz ściągał swoje wojska.
chwila, pokażcie mi to. Co to znowu? Dobra, nie wiem, co to miało być. I don't care. Dobra, wywalmy tutaj. I od razu zaczęło to szybciej działać. Dobrze, tutaj jest ok z tym ruchem. Tutaj ten ruch może iść w dół. I niech sobie tam przechodzą potem, bo ważniejsze jest, żeby tutaj rozładowywać ten kolosalny ruch. Pokażcie mi jeszcze... Poproszę więcej trafik prezydenta. Dobra, wywalamy tutaj wszędzie te przejścia. Niech oni sobie chodzą jakąś, kurczę, inną trasą, bo tu, jak przy tym wielkim węźle będą mi cały czas sobie chodzić, to będzie jakaś masakra. Ruch pieszy powoduje korki w mieście, to jest po prostu żart. Aczkolwiek, przykład z życia, w moim jakże pięknym mieście, znanym jako Tarnowskie Dziury, a konkretnie jako Tarnowskie Góry, z tego jednak, że mieliśmy kiedyś gówniane drogi, to zostało Tarnowskie Dziury. Mamy piękną drogę, przynajmniej mieliśmy, piękną drogę dwupasmową. Mniej więcej coś takiego? Nie, nawet nie coś takiego. Ja muszę znaleźć odpowiedni przykład, bo to, co tam się stało, to jest taki poziom absurdu, że absurdometr może wam wybić na orbitę, tylko dajcie mi możliwość znalezienia odpowiedniego fragmentu, odpowiedniego miejsca, żeby wam to odpowiednio zarysować. Jakiż to absurd stworzyli u mnie projektanci. Bo takiego absurdu to już dawno żeście nie widzieli. A jeszcze rzadziej, a już długo też o czymś takim nie opowiadałem. No dobra. Dobra, ten przykład będzie najlepszy. Otóż, jest u mnie w mieście takie bardzo duże osiedle. Bardzo duże. Obsługiwane przez kilka linii autobusowych. Ogólnie mieszka tam chyba z pół populacji miasta, tak? Jest takie ogromne osiedle. Bardzo duże powierzchniowo jest to osiedle, bo na nim jest mnóstwo zieleni, tak? To nie jest takie osiedle jak tutaj, takie bardzo mocno zbite, nie, nie. To jest znacznie rzadziej rozłożone to osiedle jest. No i główna droga, która prowadziła przez to osiedle,
wyprowadzała ruch na sąsiednią wioskę albo do centrum miasta. Teraz uważajcie, bo teraz się możecie pogubić. Droga z centrum miasta to była dwupasmówka. Potem było rondo prowadzące tutaj, mające jeden wjazd na to duże osiedle. Potem leciała dwupasmówka przez całą długość osiedla i potem był rozjazd. Albo drugi wjazd na to osiedle, tam jeszcze w środku był jeszcze jeden, albo wyjazd na tą wioskę, tak? Tutaj, jak były autobusy, jak jechały, to one tu miały zaprojektowane zatoczki. Że one wjeżdżały w tą zatoczkę, ona nawet, to nie była taka zatoczka jak w Skyline, tylko że jeszcze kawałek trawnika przy niej był i było więcej lamp, tak? Było coś takiego. I teraz nie uwierzycie, co wymyśliły geniusze chcące być eko. Otóż geniusze chcące być eko w mieście, w którym rowery to jest może 5% ruchu, a nawet i nie, stwierdziły nie, my nie potrzebujemy dwupasmówki przez główne osiedle, nie. Postawili tutaj krawężnik, tak jak i tutaj, i zrobili tu kurwa jebaną ścieżkę rowerową, mimo że obok mają z dobre 3 metry skarpy i trawnika, które można było, bo tam nie ma chodnika obok, z racji tego, że dosyć szybko się jeździ przy tej drodze, więc nie ma tam chodnika, więc można było zrobić tą jebaną ścieżkę rowerową zaraz obok tej drogi, ale nie! Któryś bystrzak wpadł na to, że trzeba zwęzić główną dwupasmówkę wyprowadzającą ruch w mieście, bo trzeba jebane rowery wprowadzić, gdzie ja tam roweru nie widziałem, od kiedy tą drogę zbudowano, a ja nią codziennie jeżdżę do pracy i z pracy autobusem tamtędy. Ja tam codziennie jadę, ja jeszcze nie widziałem na tej jebanej ścieżce rowerowej roweru, ale za to wiecie, co widziałem? Wiecie, co widziałem? Powiem wam. Korki na byłej dwupasmówce. Mhm. Dokładnie tak. Zrobienie niepotrzebnej ścieżki rowerowej spowodowało korki na głównej drodze wyprowadzającej ruch z całego osiedla i prowadzącej do centrum miasta. I nie uwierzycie! Nie uwierzycie, co zrobiono na dwupasmówce prowadzącej do centrum miasta. Dokładnie tak. Wypierdzielono zewnętrzny pas i wstawiono tam jebaną ścieżkę rowerową. Tak. Nie wiem, kto wpadł na ten kretyński pomysł, bo jest to pomysł po prostu, no, kretyński i debilny. Ale naprawdę, no naprawdę. Ręce mi opadły. A co tutaj się stało? A na co wy tutaj czekacie? Co tu się stało? Zablokowali się o siebie chyba. No dobra, ale teraz ten ruch wygląda lepiej. Wygląda to lepiej. Chociaż nadal jeszcze coś tu powoduje korki. No tak, tu mamy poważne problemy z korkami. Pokażcie mi proszę to skrzyżowanie. Okej. Dobra, teraz tak, wywalamy tutaj te skrzyżowania. Nie chcemy skrzyżowań, to po pierwsze. Po drugie, tak i tak. Pozwalamy na wszystko. Rób ta, co chce ta! Okej. Osiemdziesiąt. Nie, dajmy tu stówkę.
Czy wie, jak mam to zrobić, żeby to przeciągnąć dla całej długości? Bo trzymam przytrzymany klawisz i nic, no? Nic się nie dzieje. Ale wiem, że tutaj chcemy dużą prędkość. Ma być droga naprawdę szybkiego ruchu. No i teraz to wygląda o wiele lepiej, ten ruch tutaj. Tu powstała nam jeszcze jakaś abominacja, którą stworzyłem. Nie wiedzieć dlaczego. Ale podprowadźmy to w ten sposób. Pozwólmy na zmianę pasa ruchu. Teraz w drugą stronę podprowadzimy taki sam manewr. No i tutaj ten korek udaje nam się na razie zredukować. 48% mamy. Tutaj teraz dostanie się może być pewnym problemem na ten chodnik. Bo żeby się tutaj dostać, trzeba przejść tędy. Tutaj tędy. Tu potem taki kawał trzeba iść. Dobrą rzeczą byłaby gdzieś tutaj kładka dla pieszych tak naprawdę w tym miejscu. No, kładka wyprowadzająca ruch tutaj trochę wyżej. To nie brzmi jak zły pomysł. To brzmi wręcz przeciwnie, jak całkiem dobry pomysł. Chwila. Tutaj za 40, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tutaj za 60. Zaraz coś tu wymyślę. Dobra, to już powinno trochę ułatwić przedostawanie się z jednej części miasta na drugą. I teraz tutaj kładkę będę potrzebował. Będę ją potrzebował. Tak. Jedna kładeczka będzie tu. Znaczy, czy to taka kładka, to raczej przejście podziemne będzie. I to aż dwa przejścia podziemne. Ale to się może udać, wiecie? To się musi udać. Ale dlaczego to mi tu... Ja nie chcę, żeby to mi tu zburzyło. Zrobimy tak, tutaj.
O. W ten sposób będzie o wiele łatwiej przejść. Dobra, pokażcie mi dalej. Tutaj w zasadzie możemy dać... O Boże, drogi. Tu możemy dać to przejście. Tutaj też możemy dać to przejście. Niech mają i niech się cieszą. Jak tutaj nasz korek? Nadal jest. Co go tutaj zatem wywołuje? Tutaj coś wywołuje potworny korek. Przyjrzyjmy się zatem, co tutaj jest problemem. O, przejście dla pieszych jest tutaj problemem. Przejście, którego jest... Przecież przejścia, których jest tutaj zbyt wiele tak naprawdę. Dobra. Dopuszczamy wszystko to. A jakbym to podłączył tu i zlikwidowałbym to połączenie, to co się teraz stanie? No tak, korek robi się jeszcze większy. To było tutaj dobrze. Tylko ja bym to zrobił jeszcze tak, o, w ten sposób. No, żeby wpuszczać ich na te wszystkie pasy tutaj. Dobra, zwiększmy też trochę prędkość. Na obwodnicy wrzućmy do 100 km. Niech mogą jeździć tutaj naprawdę szybko, żeby naprawdę szybko rozładować ten cały korek, który się tutaj zrobił. Ale jak to w mieście tak szybko jeździć? Tak, w mieście też muszą być trasy szybkiego ruchu, które muszą szybko rozładowywać duży ruch. A nie, wszędzie 20 na godzinę. Może dlatego potem powstają korki. Wszędzie trzeba jeździć 20 na godzinę. Tak, wiem, zaraz ktoś powie, że... No ale Rychu, to co, chciałbyś jeździć 100 na godzinę na osiedlu? Nie, ale chciałbym, żeby droga prowadząca do osiedla nie ograniczała się nieraz do 40 na godzinę. A takie patologie też widziałem. Czyli droga prowadząca do głównego osiedla miasta albo jednego z największych osiedli i ograniczenie 40 na godzinę. Ale po co tak się spieszyć? Przecież to trzeba powolutku delektować się jazdą. Tak, jasne, na pewno. I pół dnia stać w korkach. To dopiero będzie eko. I'm
Pana Maskulin and you're listening to Mars Official Radio, your reliable source for the music you love. Co za idiotyzm. Ale ze mnie debil. Dobra, teraz powinno być lepiej. Powinno być, ale nie jest. A dlaczego nie jest? To będziemy się zastanawiać nad tym, ale dopiero w kolejnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki ze Skyline'a, gdzie będziemy dalej tutaj to naprawiali oraz tam będziemy przy tym parku pracowali. Ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.